Cywilnego w Świdnicy na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego. Serdecznie witam naszych dostojnych jubilatów, panią Krystynę i Stanisława Czerniatowiczów. Drodzy Państwo, za chwileczkę zostaniecie oznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez samego prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. Medale te w dniu dzisiejszym wręczy Państwu pani wójt gminy Świdnica, pani Teresa Mazurek. Stanowicie wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń i pokazujecie im, że właśnie tą drogą warto kroczyć przez życie, mając u swojego boku najlepszego przyjaciela w postaci żony i męża. Gratulujemy Państwu tego sukcesu bardzo serdecznie i ogromnie się cieszymy, że w naszej gminie Świdnica są właśnie takie pary. Dziękujemy Państwu. Drodzy Państwo, bo Wy dobrze już wiecie, że nie wystarczy się pokochać. Trzeba jeszcze umieć tą miłość wziąć w ręce i przenieść przez życie. A gdy wystąpi taka konieczność, umieć o swoje małżeństwo zawalczyć i nie można dać się oszukać, że są ważniejsze wartości w Waszym życiu niż Wasze małżeństwo, niż Wasza rodzina, którą na przestrzeni lat stworzyliście. Jeszcze raz gratulujemy Państwu tego sukcesu i oddaję głos Pani. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Jubileusze 50-lecia, 60-lecia to jedna z piękniejszych uroczystości w naszej pracy. Jesteście wzorem do naśladowania dla nas, Waszych rodzin. Mam nadzieję, że jeszcze długo będziecie sobą razem i długo będziecie przykładem dla swoich najbliższych. Bardzo Państwu gratuluję. Cieszę się bardzo. Bardzo dziękuję za Wasze piękne życie, za to, że stworzyliście piękne rodziny, za to, że macie wnuki, że macie dzieci. Życzę Wam dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, bo od niego się wszystko zaczyna. Dlatego życzę Wam tego z całego serca dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci, wnuków, żebyście korzystali z tego czasu, który macie przed sobą i brali garścią co najlepsze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chcielibyśmy, żebyście Państwo odmówili przysięgę złożoną przed laty. I sala ślubów, która idealnie nadaje się na tę okoliczność. Z okazji naszego jubileuszu. Dziękuję mojej żonie Krystynie. Za okazaną miłość. Przywiązanie i opiekę. Przyrzekam. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Nadal było szczęśliwe. Dziękuję. Teraz poproszę Panią. Z okazji naszego jubileuszu. Dziękuję mojemu mężowi Stanisławowi. Za okazaną miłość. Przywiązanie i opiekę. Przyrzekam. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Nadal było szczęśliwe. Poprosimy o przypieczętowanie pocałunku. Jeszcze raz. Jeszcze 10 lat. Jeszcze chociaż 10 lat. Dziękuję.
przede wszystkim poznaliśmy się na dożynkach w Dobromierzu, ja z mężem. Gminne dożynki. Gminne dożynki. I tak się zaczęło. Motorkiem zaczął przyjeżdżać. Miał to wtedy błyska, chyba takie motory, jak to kiedyś były błyska. No zaczął przyjeżdżać. Raz na kiedyś, raz na miesiąc, później co tydzień. I tak 2 lata kręcił się tym motorkiem, aż wzięliśmy w 71 ślub. I w 71 na jesień się urodziła nam córka i tak do tej pory nam się żyje. Zgoda, nie nerwy zaraz. Zgoda w rodzinie. Boże kochany, bo nerwy nic nie dają, po prostu. Tolerancja, pracowitość przede wszystkim. Nie było, że tydzień czy miesiąc się nie odzywaliśmy. Nie odzywaliśmy się. Godzina, dwie dosłownie było naprawdę. Zaraz buźki podleciałam do męża. No, taka zgoda była. Buźka zaraz była i po kłótniach. Nie, że tam kłótnie, gniewy jakieś po miesiącach, jak to się gniewałem. Nie, u nas nie było tego. Bez zawziętości. Przede wszystkim dla dzieci. Dla dzieci, żeby dzieci... Dzieciom pokazać, że tak powinno być. Im właśnie to pokażemy, te zdjęcia mają tak wytrwać.